Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele w Chrystusie, w ten uroczysty dzień gromadzi nas dzisiaj wręcz poczwórna okazja. Pierwsza to jest uroczystość Kościoła, uroczystość liturgiczna, Pańskie wniebowstąpienie, które już ukazuje nam drogę, obietnica Chrystusa jest godna wiary, ponieważ tam, gdzie On poszedł, tam i my będziemy, jak mówi Pismo. Druga okazja to jest to miejsce szczególne, to sanktuarium toruńskie, które promienieje w jakiś szczególny sposób na całą Polskę, jak również na świat. Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji. Zawołanie jakże aktualne dzisiaj w Kościele powszechnym. No i Jan Paweł II święty. W tej świątyni wszystko wskazuje na Maryję i na Niego, wiernego jej sługę. I mamy tutaj również cząstkę Watykanu. Jak wiemy bardzo dobrze, wystarczy zbliżyć się do prezbiterium i figura Jana Pawła II w postaci klęczącej, uwielbiającej Chrystusa unaocznia nam Jego oddanie Jemu i jej. I replika tej kaplicy prywatnej Jana Pawła II. Chociaż w Watykanie, nie wiem czy wiecie, jest jeszcze inne miejsce, które tak bardzo wskazuje na Polskę. Jest to kaplica prywatna papieży w pałacu Castel Gandolfo. Z woli papieża Franciszka otwarta kilka lat temu dla zwiedzających w ramach muzeów watykańskich. Można się tam udać. I oprócz wspaniałego, centralnego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą umieścił nie Jan Paweł II, ale poprzedni papież, papież Pius XI, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce w czasie cudu nad Wisłą. I również on polecił wymalować na bocznych ścianach owej kaplicy prywatnej papieży w Castel Gandolfo dwa olbrzymie malowidła. Z jednej strony znajduje się obrona Częstochowy z mnichem wieszczem Kordeckim na czele. A z drugiej strony znajduje się obrona Warszawy z 1920 roku. Olbrzymie ścienne na całych ścianach malowidła. Jak pielgrzymi czy turyści z całego świata zwiedzają pałac papieski w Castel Gandolfo, wchodzą do tej kaplicy i aż zionie Polską. Tylko że wszyscy myślą, że to Jan Paweł II to namalował. A się okazało, że to już było o wiele wcześniej. Papież Pius XI, Achille Ratti, tak bardzo nosił Polskę w sercu. Polskę dopiero co wyzwoloną, dopiero co niepodległą po I wojnie światowej, że polecił, aby ta Madonna i te malowidła towarzyszyły kolejnym papieżom, którzy zawsze spędzali w Castel Gandolfo okres letni. My łączymy się dzisiaj ze świętym Janem Pawłem II w sposób szczególny, ponieważ jedną z tych okazji, w których
w której się gromadzimy dzisiaj, jest również rocznica okrągła, wspaniała, 40. Właśnie dzisiaj, 2 czerwca, 40 lat temu, w 79 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do komunistycznej Polski, papież Jan Paweł II wygłosił swoją homilię słynną, wielką, wśród tłumów zgromadzonych na Placu Zwycięstwa. I tam padły słowa o Duchu Świętym. Mamy również jakby 20. rocznicę wizyty tegoż samego świętego Jana Pawła II w Toruniu, bo właśnie w czerwcu, kilka dni później, 7 czerwca, 20 lat temu, nawiedził diecezję toruńską na zaproszenie tu obecnego księdza biskupa Wojciecha Suskiego, założyciela diecezji i pierwszego wieloletniego pasterza naszego miasta i naszej diecezji. Bardzo dziękujemy, księże biskupie, za Twoją posługę w tych wszystkich latach, przeszło 25 lat, kierowania diecezją i wspomagania również modlitwą i szczególną opieką dzieł, które w tym Toruniu, naszym Toruniu się zrodziły. I tak po kolei idziemy do przodu z tymi okazjami naszej modlitwy dzisiejszej. No i dochodzimy do czasów trudnych, do czasów II wojny światowej, kiedy to na dalekim, Bliskim Wschodzie, bo nazwa geograficzna to jest Bliski Wschód, ale dla nas to jest daleki, rodzi się pułk ułanów karpackich. I dzisiaj zostanie odsłonięta w sposób uroczysty ta pamiątkowa tablica, bo trzeba pamiętać o tych wydarzeniach wzniosłych, często tragicznych dla Polaków, którzy nie tylko żyli, żyją i będą żyć na polskiej ziemi, ale którzy wielokrotnie w historii byli zmuszani do tego, aby Polskę w jakiś sposób opuścić i tam oddawać za nią swe życie. Ułani karpaccy, fragment historii, bardzo niewielki wydawałoby się. Powstali, zostali zwołani, założeni, zgromadzeni, nie wiem jak to w języku wojskowym się nazywa, chyba powołani do służby, trudno znaleźć czasownik właściwy, w 1940 roku, jak już Polska była w rękach obu okupantów. I tam, na Bliskim Wschodzie, polscy żołnierze jednoczą się, tworząc najpierw brygadę, później pułk, który zaczyna przemieszczać się. Najpierw broni Tobruk na Bliskim Wschodzie. Później przechodzi przez inne tereny Bliskiego Wschodu, jest pięknie opisana, bardzo dokładnie, z konkretnymi datami, dzień po dniu jakoby, ich historia. Dochodzą do brzegu Morza Śródziemnego i zostają przeprawieni do Włoch. Do Włoch faszystowskich wówczas. Walczą z faszyzmem. Przechodzą od południa Włoch aż pod Monte Cassino. Tam oddają swe życie. Inni, którzy przeżyli, posuwają się na północ. Dochodzą do Ancony. Włosi z tamtego rejonu Ancony pamiętają. I nie tylko z tamtego rejonu, bo wiele osób mi opowiadało we Włoszech, na południu Włoch, na przykład w Apulii, że jeszcze starsze osoby pamiętają tych bohaterskich polskich żołnierzy. Jedna starsza siostra zakonna mi opowiadała, że u niej w domu, ona była dziewczynką wówczas,
stacjonował taki jeden żołnierz i nigdy nie zapomni, że jej włoska rodzina nie mogła się nadziwić, jak on zaczynał dzień klęcząc przy łóżku i modląc się do Matki Bożej. Dla Włochów to było zaskoczenie. Ale ona to pamięta. Czy dzisiejsi żołnierze, nie tylko, my wszyscy Polacy, to samo robimy? Może żeśmy rzeczywiście zapomnieli, że cały dzień, cała noc, całe nasze życie zależy naprawdę od Boga? Później dochodzą, stacjonują w różnych miejscach, na przykład w Arezzo. Posuwają się jeszcze na północ, a w Anconie zostanie nadana nazwa ulicy, która po włosku brzmi Via del Reggimento dei Lancieri Carpazi. Lancieri Carpazi, tak po włosku brzmi tytuł naszych ułanów karpackich. Lancieri Carpazi. I jest ich ulica, na pewno też pomnik. I cóż, kończy się wojna. Ci bohaterscy żołnierze trafiają do Anglii, bo pod jej pieczą jakby walczyli przez cały czas z okupantem. I mimo wielkich chęci powrotu do ojczyzny nie mogą. I pułk się rozwiązuje. W 1948 roku przechodzą do cywila. Zakładają swoje rodziny, ale zawsze na obczyźnie. Tam w Anglii, a właściwie chyba w Szkocji, bo przeczytałem, że osiedli gdzieś w Glasgow, w okolicy Glasgow. Tak to jest, że czasami się oddaje życie za ojczyznę, której się nie ma w danym momencie. Ale ona przychodzi później. Po wszystkich atakach, po wszystkich walkach. Tak jak dla narodu wybranego w Biblii Bóg prowadził ich do ziemi obiecanej, nie prostą drogą z niewoli egipskiej, tylko wyzwalając ich z niewoli egipskiej, prowadził już przez 40 lat po pustyni. 40 lat. Rok 48 czy 45, 1948 i naraz 1989-90. 40 lat również dla narodu polskiego. Jak dla narodu wybranego. Czy my znajdziemy dzisiaj nasze Kanaan tutaj na polskiej ziemi? Po 40 latach prowadzenia jakby przez pustynię. Starajmy się w duchu wiary rozważyć tą prawdę. Ostatnią okolicznością, która akurat jakby przyzwała mnie do tego pulpitu i do tego ołtarza, jest tak zwana sekundycja. Księża czy biskupi mają swoje prymicje, a jeśli to robią po raz drugi, to się nazywa sekundycja. Ja moją prymicję biskupią miałem wczoraj w Polsce, w katedrze toruńskiej po południu. Pochodząc z Torunia, ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Śmigel zaprosił mnie na tą prymicję w toruńskiej katedrze, a dzisiaj składam z radością tą najświętszą ofiarę razem z wami jako sekundycję. Po moich święceniach kapłańskich, biskupich, kapłańskich też, które odbyły się w pamiętny dzień 13 maja ubiegłego miesiąca w Bazylice Papieskiej świętego Piotra w Rzymie. Był obecny ksiądz biskup Suski, był obecny ojciec dyrektor, ojciec, inni ojcowie, ojciec Zdzisław, ojciec Jan, inni ojcowie redemptoryści z mojej parafii świętego Józefa w Toruniu, z której 31 lat temu, jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, wyjechałem do Rzymu jako kleryk
skierowany przez biskupa Chełmińskiego na studia seminaryjne w Rzymie. Pan Bóg prowadzi nas, w moim przypadku też, tak jak naszych Lancieri Karpacji, czyli naszych łanów karpackich, na obczyźnie. Tam byłem, jestem 31 lat. Myślą mogę wrócić do wielu krajów, tak jak oni, którzy przechodzili przez wiele krajów, tak samo można przypomnieć te chwile, kiedy po odbyciu Akademii Dyplomatycznej zostałem skierowany do pracy w nuncjaturach apostolskich, czyli w przedstawicielstwach dyplomatycznych Stolicy Świętej. W wielu krajach, na różnych kontynentach, między wschodem i zachodem, Afryką, Ameryką Południową, w sumie w 16 krajach służyłem. Najbardziej zapamiętałem pobyt w Kijowie w czasie wizyty Jana Pawła II w 2001 roku. I to chyba muszę powiedzieć, bo nie chcę przeciągać. Jak na olbrzymiej alei kijowskiej, która się nazywa Chreszczatyk, Jan Paweł II, i przepraszam za wzruszenie, jechał papa mobile, stali tłumy ludzi w Kijowie. Tłumy ludzi, i ci ludzie potem mówili: my pamiętamy tylko, jak pierwsi sekretarze z Moskwy tak jechali tym Chreszczatykiem. I musieliśmy im klaskać. Ostatnio był Breżniew, bo chyba nawet Gorbaczow tam nie dojechał. A potem Jan Paweł II. I płakali. Również prawosławni, bo im się na tamtych terenach najbardziej dostało. I witali świętego Jana Pawła II. Są to przeżycia wielkie, przeżycia, które Bóg nam daje, można powiedzieć, nie tylko do rozważenia, ale również do opamiętania, abyśmy mogli w Nim zanurzyć nasze życie i kierować nasze najbardziej intymne uczucia, myśli, poruszenia woli, poruszenia pragnień, wybory życiowe codzienne, kierować ku Niemu, bo z Nim będziemy. Jezus, podniósłszy ręce, błogosławił ich. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii z dnia wniebowstąpienia Pańskiego. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba, a oni oddali mu pokłon. Niech to błogosławieństwo Chrystusa, z którym pożegnał swoich uczniów w dniu swego wniebowstąpienia, nie zostawiając ich samych, oczywiście, wiemy to, towarzyszy waszym rodzinom, bliskim, wspólnotom, grupom zawodowym. Tutaj w tym przypadku mamy żołnierzy, wszystkie nasze zawody, gościom, a szczególnie kapłanom, którzy i siostrom zakonnym, którzy pracują dla tego dzieła toruńskiego, w którym się znajdujemy. I niech wyznacza to błogosławieństwo Chrystusa w niebo wstępującego drogę prawdziwej wiary, niezachwianej nadziei i dobrej, mądrej miłości dla każdego z nas. Przez ręce Maryi, Matki Nieustającej Pomocy, patronki diecezji toruńskiej i gwiazdy nowej ewangelizacji czczonej w tym sanktuarium, niech strumienie łaski popłyną na nas wszystkich. Niech tak się stanie.